Dobra, zupa. Trzeba świn nagrać. Zupa mleczna. Siostra gotowa? To idziemy. Znaczy kończę już. Kończysz, a ja już kurwa czekam. A czapeczka była, ty kurwa Chińczyk. Mówiłem nie przeklinać, kurwa. Mówiłeś, że start? Idź tam. Pan. Idziemy, start. Cicho. Obejście. Dobra. No. No. Coś tam łazi. Ja łażę. Kto łazi? Stop. Zaczynamy teraz. Dzień dobry, hello. Dzień dobry, witamy wszystkich. Wiem, dawno filmu nie było. Brak czasu. Nie było. Nie, brak czasu. Może też. Jeszcze wszystko rośnie. Jeszcze. Jest różnica od lipca. Bardzo duża. No, bardzo duża różnica, a więc ta Arundo Donax. Piękny, też już podrósł koło. Ile ta kleszczyk ma koło 170? Ile to? 65? No, 165 cm za nią Aurelii, który ogromne. Było o nim kręcone. Ogromny, a że już poszarpany przez wiatr, to normalne, bo to już ta pora roku. Poprawię kany Stuttgart. Tutaj, zobacz, te ładne dwubarwne. Mhm. Tak, kana Stuttgart dwubarwna. Ile ma kolorów? To jest jodła górska, ponoć. Tak, porosły. A to się przyda. Dzisiaj będę schody robił do piwnicy, ciąg dalszy. Kany Stuttgart z kwiatami porosły jakieś 2,5 metra, albo jeszcze wyżej. Cały czas jeszcze kwitną, wychodzą nowe z ziemi. Badam ci tu zakwit, kolbę ma. Sama jesteś jak kolba. Zobacz. No, basio, cały czas kwitnie. Jak cały czas kwitnie? No, już jest drugi miesiąc. Dotykam. No. O, bananiki ma, zobacz. No. Fajne? No. No, bananiki ma. Jak to siostra powiedziała. Mini. Oj, Musa itinerans, India Form już też ładnie podrósł, ale za niedługo też oczywiście będzie wykopany. Uciekła mi dalej. Brugmansje już gubią liście, czyli taki zwiastun jesienny. Ale mimo to jakieś tam kwiaty próbuje zawiązać. Paulownia. Ale coś ci zeżarło liście. No to już jesień, grzyb. Grzyb. Zobacz. Całe liście od dołu są w grzybie. Brązowe, ale to Paulowym nie szkodzi o tej porze roku, także spoko. Pokaż się przy tym listku, zawsze mam fazę przy tym liściu. Wielgachnym, zobacz. Przy tym? No, duży, nie? O, z człowieczkiem widać, od razu inaczej. Zlewam się z kwiatkiem. Ty, one prawie twojego wzrostu są, liść tamten. Z 1,5 metra mają od ziemi. No co, to już nie jest od ziemi. No ale jak nie, zobacz, od pól wyjdzie z dołu. Tam je ponosi. Pamiętasz te poletko bananowe, jak wsadzałem takie malutkie? No, no. To zobacz. Żeby mnie zdeptała. No i zobacz teraz. Ale urosło faktycznie. No. O, rurkę ma. Cię kręci się następny. No to figa. Tak, figi. Jola tu. Miałaś owoce? Jolcia opieliła. A są, ojej, blondynka, zobacz. Są owoce, ale owoce straci, bo nie dojrzeją w tym roku. Ona, no już za zimno. No dzisiaj jeszcze ciepło. No to uszkodzenie korzeni. Mhm. Zapewne, kto wie, pewnie by zrzuciła figi, aczkolwiek może by nie zrzuciła. Ale nie chce mi się już po prostu tego wykopywać co rok, żeby troszkę ograniczyć siły. To słonecznik. Dwa się położyły aż na szklarnię. Chodź, zobaczysz, Ania, z tej strony. To jest słonecznik gigancik. Widzisz to? Ale wielgachne porosły, muszę wybrać jakiś ładnych ziaren i za rok tylko ten posiać. A te leżą, zobacz. Leżą, bo Jola tutaj je przechylała i sprawdzała, czy są już dobre. Ty, a winogrona jeszcze masz? Nie ma już. Już po? Już zjedzone. Przyjadę wtedy, kiedy trzeba. A co można zjeść? Śliwki masz jakieś? Nie masz, nie? Chodź, oblecimy najpierw, bo ja nie mam czasu. Przecież wracam. Chciałam się w krzaki. Granat tak samo pokazuje, że już się zbliża jesień. Po czym widać, nie trzeba tłumaczyć. Zrzuca listki. Robią się żółte. O ja, z drogi, zejdź, odejdź, zejdź. Widziałeś? Nie. No na pewno widzę. Co ty? O, nie pachnie, ale fajnie wygląda, nie? No. No nie pachnie. Czadziowy. To wiarek, więc musiałam powąchać. Niby do 8 miesięcy tak się utrzymuje taki kwiat. No czyli gdzieś do stycznia może powinien być. A znowu za Anią. Do stycznia. Kolokazja, lokazje. Jak do stycznia? Stycznia 2020.
tu, Juanensis na środku. Juanensis na środku. Tutaj o, Helenx Hybrid, ładnie jeszcze wyglądają. O, takimi brzydkimi się nie przejmować, jak komuś się dzieją na jesień. Tu u góry są dużo ładniejsze. Co to? Brugmansia. Variegata. Variegata, czy jak to się mówi? Wariatka? Wariatka, no. Trzeba też będzie to wykopać. Niestety. No, bananowce, bananowce. Musa Daiao, musele i w ogóle tam wszystkie. Jak to kolby? No kolby, no zobacz. To były kwiaty. To były kwiaty, to jest kolokazja Kaliodora. No dobrze, a co to z tego będzie? Już nic, przekwitło po prostu. A szkoda, bo jak tym więcej kwiatów, tym, no. tym, no mniejsze liście się robią. Mhm. Niestety. Mhm. Idziemy dalej. Gdzie? Juka. O, tą jukę pokaż, piękna. Juka. O, uwaga. Się rusza. No. Juka. Rostrata. Piękna, co? I z boku Arundodonax. Nie chciałabym usiąść na nią. Zobacz, jaki bambusowaty tutaj z tyłu. Jeszcze wychodzą z ziemi. Cały czas wychodzą. O tej pałce. No. No. To nie kukurydza jest. To? No. A co? Lasecznica, czyli Arundodonax. Taki fajna, jak trzcina, kurczę. No. Tą dalej nie przesadziłem, co film jak kręcę z obejścia, to jej nie przesadzam. Mały zielony NCT. Nadal nic i pewnie zimy nie przetrwa. Po naszemu banan z lufą. No. Dokładnie. Tam jest zwykła Musa Balbisiana. Duży odrost puściła już z lewej. Mówiłam, że gdzieś tu stoi kukurydza. Porwane liście. Helen's Hybrid następny. Piękna. To mi się podoba, bo kolory ma śliczne. No, ten ekstra jest wybarwiony. To jest ten, co jest ten duży tamten? Pierwszy? Tak, to samo. Jeszcze mam dwa takie. No i przy wejściu do domu jest konkretny, nie? To jest ten, co korzanku jemu opierdzieliłem. Ty, ciepło jest, jak słońce wylazło. O, palma. Trochę Carpus Fortunei. Plus jakieś dodatki gratisowe. Kurde, co to jest? No. Odrościk mam balbisiany aż dwa. Ale są. Nawet w miarę podrosły. Od tego obcięcia tam widać. Gdzieś tu. Tyle w tym roku, ale tu wiatr szarpał. Szarpał. Co, zobacz, Ania, tu zobaczysz, jaki ładny kwiatek jest. Sikkimensis cały czas kwitnie, ale owoce odpadają. Zobacz, jak pszczoła. Pszczoła bzyka. Nie, to ten. To nie pszczoła, to osy. Dobra, bzyka tak czy siak. No. No, ale kolor ma piękny. Odrosty. Obok ciebie to są odrosty. Zobacz, ich w tym roku nie było, takie urosły. Po lewej. O, to są odrosty. To? Tak, to są dzieci tego środkowego. No. Tak dzisiaj to znaczy dzisiaj. W tym roku, tak, takie pałozaury wylazły. Pałozaury. Nie pamiętam, czy dwa grubsze, to chyba miały ten. Były malutkie z wiosny. Już nie pamiętam szczerze, bo... No, o, tutaj, tu następny pałozaur. Biedronka idzie. Pało Biedronka. Po palle, polu. I to nasza, ta polska jeszcze. Poleciała. Jeszcze... Poleciała. Jesteś niedobra, ty jesteś. Ja pierdzielę. No i NCT zielonolistny. To jest ten sam, co tamten był, widziałaś? Kurde, zobacz tego listka. Ty. Normalnie wchowane tego listka. Ja już wiem, z czego mama nam gołąbki przywiezie. Pierdzielę. Weź swoją wielką rękę, pokaż. Na porównanie. Patrz ta. Jaki to jest liść bydlęcy. No takiego NCT-a jeszcze nie miałem, bynajmniej zielonolistnego. To są rowery? Abisyńskie, to są trzy rowery. Tak. Abisyńskie. Cytrynki trzeba zobaczyć, co tam się u nich jeszcze dzieje. O, są. A czemu nie zrywasz, jak żółta jest? Nie, to one muszą, ona musi sama odpaść. Cytryna z Kierniewicka tak ma. O, jaka zielona. O, maliny masz, zobacz. Co? No tak, sadziłem tam i tak nie ma dojścia za bardzo. Z robakami? Oksytrypaulownia. Piękna, wielka. Myślę, że... O! Czy ja dobrze widzę? Tak. W tym miejscu, nie widzicie jeszcze, ale puszcza... Ja też nie widzę. Pąki kwiatowe. Co się puszcza, gdzie się puszcza? Oksytra się puszcza. O! Puszcza się, no. Ładne rosną. Cały czas... tutaj mamy bulwy stalewskie. To będą cytrynki Majera. Co znaczy?
No cytrynę, takie do, majera? Do herbaty. Taka odmiana, tak się nazywa. I pomarańczka, gdzieś miała pomarańczkę, o, wisi. Cały czas jeden owoc pomarańczy. To jest pomarańcza? No, tylko wiesz, za przyszłym roku może dojrzeć, albo odpadnie przez zimę. To są jeszcze nowe przyrosty cytrusków w tym roku. No i kończący powoli, listki odpadają, kończy się. Co to jest? Winogron. Tak, nie rozumiałeś tylko w szklarni, skąd to wlazło? Popa, się porozsadzało. Tak, samo. Muska basio. Palmusy, pokaż palmusy, idziemy do szklarni. No. Trachycarpus nainital, krzywiowaty pień. O, tu następne palmiochy. Także podrosło wszystko konkretnie. No może nie wszystko, ale ładnie. Gdzie idziesz? No, wózek, którym przewożę czasem rośliny. Boże, ja mam na Sławek. Chodź do szklarni, bo się zwalisz zaraz z tego. Gdzie? Miskant. Tu rośnie sobie w tej, w skrzynce. Ale tu jest gąszczur. Welutinki tak samo. Już byliśmy. Do szklarni. I kończymy filmik na dziś. No tu granaty, te zrzucają już migdały z pestki. Już kończą sobie powoli też sezon. Po prostu zrzucają szliski. Gdzie idziesz? Szklarni. Nie tej, z pomidorami. Tam, do tamtej. O. Za mną, kleszczu. Zaśniedziałe szyby. Moje dzieło. Jeden schodek na razie. Dzisiaj trzeba zrobić następny. Tylko nie podesz mi ruszczyka, bo tam widzę, rzuciłem i muszę jak to dzisiaj... Jak które, to się postaram. No zdeptałeś właśnie. Brugmansia. Przypaliłem ją, bo stała tam u góry i było okno zamknięte. Po bananów ile, zobacz. No, tam pełno. O, tam już się pootwierały, są dojrzałe, czyli do wysiewu nasionka. Tutaj są też piękne. No, to nie wiadomo, czy dojrzeje. I tam z tyłu. Także tak wyglądają dojrzałe nasiona bananów. O, no. O tam. Jak już się otworzą, musa velutina, wtedy już są będą. Nawet smakowe, ale jest dużo nasion. Będą otwarte. Tak. A tu są... Co tu jest? Cofnę się? Tu nie ma miejsca. To... Brugmansia też, ja pierdzielę, jak to podrosło wszystko. No, siostra w dżungli. Grand Nice, tył wyjęte alkohol. Ciągnie tak długiego liścia. Gdzie alkohol? O, patrzcie. Jaki liść. Jeszcze się nie skończył. Ogórek masz na suficie. Kurde, zobacz ile tam jest ogórków. No widzę. Tam. No trzeba je pościągać dzisiaj, bo tu jadalne. No, to spadnie. Jadalne znaczy się dobre. No wiszą. Tam podejść, tak zrobić. Tak. Dawaj te papugi swoje. Nie mogłam im wczoraj zdjęcia zrobić. Dziane. Jak ja jestem tu, to one są tam. A my pójdziemy tam, ty stój tu. Nie, to nie podchodź za blisko. O, gruchają, zobacz. No bo to jest parka po dwóch wylęgach. Piękne są. No. Gruchają jak ty z jolą. Dla tych, co nie wiedzą, to są świergotki oręż. A tak banan wygląda jak ciałem karczerem. O, widzicie jakie nitki ma? Nie. Czyli nadaje się na włókno. Można robić z tego skarpety. Choć jeszcze tutaj. Do garażu. O, pokażmy tego. A, to też pokazywaliśmy. Ależ na koniec, kurde, nie? To no. Zawsze na koniec. No to nie wiadomo, jak tutaj stanę. No, wyszedł ładny znowu konkretny liść. No, ma nie żal, że idzie zima. Trzeba to wszystko chlasnąć, ale za rok powinny być dużo większe. I prawdopodobnie będę sadził tylko w ziemi wokas, bo ona ma ten nawóz, jest ciężejsza i czy? Dużo lepiej co? Rosną w niej rośliny, zresztą widać. A tu jeszcze kwiaty. O, brugmansia kwitnie. Zobacz. No jest. No. Zobacz, piękny. No widzę. Na tyle. Głośnik zobacz. Musisz go umyć. Brudny. No i nasze zwierzęta. Zezi. Z żabką. I moja alpaka w domu. No. Wrzucam film. Wrzucamy film. Który już kończycie oglądać. No. Ty też jak obejrzysz może siebie. Może. Dziś na spokojnie. O, no. Bez wariacji. No. Tak wiecie, na lajcie. Nie? Jak to borowskie. No. No. I tak to jeszcze wygląda stąd. Wiem, garaż przeszkadza. I stąd. No ale gdzieś tego mojego gruza trzeba chować. A ta polownia to jest bycza, ja pierdzielę. No. Trzeba będzie to przyciąć kiedyś sobie, bo dużo cienia zacznie robić mi tu na szklarnię. Będzie lipa.
No, no. To znaczyło na razie, trzymajcie się. Trzymajcie się, pa pa. Pa. Widzicie, jak zwykle, zawsze się tak się wykończą. Zakończony w cycolazie. Zakończony w cycolazie. A. Dawat nums. Ja. Właśnie umy do gadienia. Ej, miazdę, chodź, to trzeba.